żetony będą szukać detektoryści SUSZ 2022, a nagrodę w postaci sita daje znalezienie takiego oto żetoniku z wygrawerowanym skup. Natomiast wygrywacz metali wygrywa ten, co znajdzie szczęśliwy żeton z napisem MASK. I nadszedł ten dzień przygotowania do zawodów. Kolega dotarł z Poznania. Z Poznania. Pozdrawiamy wszystkich z Poznania, detektorystów, pasjonatów przygody. Na zakończenie zawodów. Jacek. I tylko tyle. No i sobie tam biegnie. Bo ten kopy, co? No. Ciągnie jak. Na czołgu. Na tarczek masz przekrzywiony i boli, nie? A jak masz ten prosto przy... Tak. Można spróbować na tym, tak? Czy jest ten... Nasi towarzysze. Uciekam. Chcieliśmy wam podziękować, że przybyliście na zawody, które organizujemy. Jak wiecie, sponsorem nagród jest nasz sklep, który oferuje wygrywacz metali, ale też tutaj bardzo ważną kwestię sponsoringu pełni firma Swagger. My tutaj współpracujemy. To jest firma, która produkuje sita. Możecie podejść do stoiska, podpytać po prostu. Są naprawdę świetne sita. Jest stosowana nowa technologia. W przyszłości może nabędziecie takie sita, czy w jakiś inny sposób złapiecie też kontakt. Firma ta, tutaj jest też przedstawiciel, otwarci są na wszelkiego rodzaju pomysły. W sensie takim, że jeżeli mielibyście jakiś pomysł na produkcję sita i tak dalej, jest to do zrealizowania. Też tutaj warto podkreślić, że firma Quest ufundowała kilka czapeczek. No i oczywiście producent płynów konserwo też przekazał, żebyśmy się fajnie tutaj bawili, jakieś tam nagrody, żeby to było urozmaicone. Ukłon ku dyrektorowi ośrodka, tutaj Suskiego Ośrodka Kultury, który udostępnił nam tutaj tą plażę, całe tutaj zaplecza socjalne, bo to jest ważne, bez tego byśmy po prostu też nie mogli zorganizować. Teraz w kwestii takiej formalnej, dyrektorem sportowym tutaj, który będzie nadzorował całe te zawody, jest Damian. Wszelkiego rodzaju pytania, jakbyście mieli i tak dalej, na tym miejscu, gdzie będą odbywały się zawody, Damian wam krótko wszystko też opowie. Natomiast kwestie techniczne, musicie słuchać uważnie, nie? Szukamy takich żetonów. Przede wszystkim chodzimy na pełnym metalu. Szukamy żadnych dyskryminacji, żetony są metalowe. Wredne dla wykrywacza, na dyskryminacji je wycinają, żebyście po prostu wiedzieli. To są zrobione z ładnej blachy, natomiast jeżeli chodzi o wykrywacze, wycinają je. I teraz tak, co do nagród, które są. Oczywiście są puchary i sita, które ufundowała właśnie firma Swagger. Ten przedstawiciel też będzie wręczał, ale też takie sito można znaleźć przez znalezienie takiego żetonu. Tam będzie napisane SKOP. Żeton z napisem SKOP, a tradycyjne wszystkie żetony, które szukamy, mają napis SUSZ 2022. Osoba, która zbierze najwięcej żetonów w 45 minutach w określonym czasie, dostaje puchar i tytuł Mistrza Polski w poszukiwaniach plażowych SUSZ 2022. Kolejno druga i trzecia osoba. Sita też są ufundowane dla osób, które zajmują czwarte i piąte miejsce, oczywiście w kategoriach kobiety i mężczyźni. Wracam jeszcze do nagród specjalnych, o których wcześniej mówiłem, czapeczki, płyny i one są, żetony są zafoliowane o takiej folii i w środku jest napis, jeżeli ktoś znajdzie taki pakiecik, żeton bierze do ogólnego rozliczenia, natomiast dodatkowo dostaje od nas po zakończeniu nagrodę. Cała ceremonia wręczenia, oczywiście po zawodach, w momencie kiedy oddacie już żetony, śmiało podejdźcie tutaj, Ewelinki tata i mój brat będą wam serwować grilla. Tam też jest przez Ewelinkę zrobiony swojski smalec, także w międzyczasie, kiedy my będziemy tam te kwestie organizacyjne sobie podpinać, wy macie czas na posiłek. Powtórzę,
Pamiętajcie, wredny żeton, nie? Trzeba chodzić na taki typowym minusowym all metalu. No folia to folia, no to każdy wygrzewacz różny, natomiast w plusie, nie? No. Mam pytanie, co z łabędziami? Przepędzimy. Łabędzie są oswojone, musicie uważać, bo są oswojone, po prostu one podpływają. Nie robią na ogół krzywdy, ale wy możecie się wystraszyć, nie? Podpłyną gdzieś tam z tyłu i tak dalej. Aha, jeszcze za chwilę zostawię ten żeton, będzie można sobie tam na szybkiego każdy zobaczyć, jak działa wykrywacz. Gdzie są umieszczone żetony? Żetony umieszczone są na piasku i część 40% mniej więcej do wysokości kola. W wodzie też są, nie? Nie wygłupialiśmy się, żeby dalej i tak dalej, bo sam żeton w wodzie jest ciężki do namierzenia, dodatkowo go wyciągnąć, także jedna osoba mogłaby tańczyć przy takim, że to nie jest 15 minut, a to też nie o to chodzi, nie? Jest wszystko zrobione w taki sposób. Wszystkie żetony są na płasko, także na wierzchu, nie kopaliśmy głęboko i tak dalej. O to chodzi, że bardziej ten czas, ta rywalizacja decyduje o tym, kto znajdzie więcej żetonów niż jakieś tam, nie wiadomo, kombinatorstwo w ustawianiu i tak dalej, nie? Ja tyle, nie wiem, czy Damian jeszcze coś by miał. Ja bym chciał dodać tylko, że podziękujmy firmie Szwagier, jakimiś migałami dla nas nagrody. Więcej takich imprez. Będzie, na pewno. I co, życzę powodzenia i jak najpłytszych domku, jak najwięcej fanów. Zostawiam żeton, 10 minut po prostu każdy może sobie zobaczyć. Jeszcze jedno. Tym, tak, ustawiamy się. Będzie warto zbierać śmieci. Ustawiamy się w linii prostej na... Sygnał start, po prostu 45 minut. No, w ogóle to znajduje? Jest, nie? Folia, folia. Jeszcze nie, w momencie, kiedy ogłaszamy start. Jeszcze nie! Jeszcze chwilkę. Na razie testujemy żetony i w momencie, kiedy start... Pisz, jak głupi, kurde. I wszyscy ruszyli do zawodów. Czas, start. Ciężko? Wiesz co, ja ci, Ewelina, nic nie chcę gadać, ale ja jestem załamany, wiesz, ja jestem załamany, bo zaraz będzie gadanie. Dziękuję za uwagę. Brawo! Wiesz co, to jest kosmos. Dwa zestawy, nie? A później będzie gadanie, że wiesz. No proszę cię, tylko się cieszyć. Ja się bardzo cieszę, ale to wiesz... Nie będzie gadania. Ja pierdzielę, jestem w szoku i wiesz, samego żetonu to raczej nie znajdę, bo jest tak kiepski, daje sygnał, że... A tu jest dużo sygnałów, właśnie ta snajperka widzi każdy, wiesz, najmniejszy śmieć, nie? No my testowaliśmy tak, że ale to jest łatwo takie znaleźć, takie to jest bardzo łatwo, nie? Także się cieszyć. Ja jestem zszokowany. Łabądki kibicują. Koleżanka też pewnie szuka skarbów. Jak idzie? Jakoś idzie. Wierne kibice łabędzie. Jak idzie? Mam chyba 4 albo 5. A no to ładnie. No, już coś jest. Jak efekty? Jak efekty? Z reguły się żadna nie kopie, nie? Dlatego człowiek tak jest nauczony, przeciwny, tego, że omija to. Musi kopać.
Ciężko się aż przystawić. To jest w folii, a sam żeton to daje tam jeszcze mniejszy sygnał, więc nie sposób. Mówię, snajperka jest tak czuła na takie drobne sygnały, że odpuściłem, bo bym się tutaj zajechał, nie? Te w folii okej, fajnie biły, nie? Z kilometra, ale nie na moje nerwy, nie? Snajperka widzi najmniejszy drobiazg, dlatego mówię, odpuściłem. Wal metalu? Tak, tak, wal metalu, tak, bez żadnej dyskryminacji. To wiesz, musiałbym tu spędzić pół życia, nie? W jednym miejscu. Tak. Ale ci się coś podoba? Mam dwa te, jestem zadowolony. A ile takich było? Nie wiem ile, to organizatora. 13. No ja mam dwa, tam też inni po dwa mają, słyszałem. No. Ja już jestem wygrany, już się cieszę. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zapraszam na trawę. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, to zgarnął najciekawsze nagrody. Wykrywacz metali Golden Mask, sita, swagier, czapeczki Quest i płyny konserwo. Tutaj jest link do części pierwszej tych mistrzostw, które organizowaliśmy. Chcieliśmy podziękować serdecznie zawodnikom za to, że przyjechali do Susza i brali udział w dobrej zabawie. Jak również? Również serdeczne podziękowania dla Suskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie nam plaży, a także dla Urzędu Miasta i Gminy Susz. Dziękujemy wszystkim serdecznie. Do zobaczenia na kolejnej edycji. Do zobaczenia.